Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od Juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz w dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Dzisiaj będzie znowu strasznie. Zmieńcie pieluszkę. OMG Juniorski, znowu będziesz musiał córce odkupić pampersy, bo nie ma przez ciebie. No, siemanku, szymanku, z tej strony Domi. And welcome back to Roblox. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w Alone in a Dark House, ponieważ ostatnio, jak wrzuciłem odcinek ciemną stronę Robloxa, graliśmy w It Lurks, to powiedzieliście mi, że Alone in a Dark House jest straszniejsze. No dobra, lecimy tutaj od razu z tematem, gram dzisiaj solo, ponieważ mówiliście mi, że najlepiej sobie zagrać po prostu w tą gierkę solo. Ja wiem, że tutaj może wbić parę osób, ale możemy też grać sobie solo. Dobra, patrzcie, ja w ogóle mam zerowy level, nie wiem dlaczego, ale no... Dlaczego tutaj wszyscy wyglądają tak samo? Nie, dlaczego wszyscy wyglądają tak samo? Znaczy prawie tak samo wszyscy wyglądają, dobra. Skin inventory, coś tam, okej, dobra, lecimy. Moi drodzy, pobiegnijmy sobie tutaj, ponieważ wydaje mi się, że tutaj się wchodzi. Ja już chyba tutaj kiedyś grałem w to, znaczy tak troszeczkę na próbę, ale no dobra. Prestige Altar, coś tam tutaj wszyscy tańcują. O co im chodzi te? Level 200? Grandmaster Dako. Oh my god, oni się tutaj popisują, że mają level 200. No jesteście po prostu mega. Czy ja mogę z wami zatańczyć? Dance. O. Oh my god! Oh my god! Tańczę sobie z wami! Dobra, idę stąd, bo... waiting for players. Dobra, tu jest na jednego. Tutaj sobie możemy usiąść i ewentualnie sobie coś tam... jakieś pićko wziąć albo coś takiego. Dobra, czekajcie, bo... starting game, tu jest dwóch na dwóch, tu jest trzech. Tu jest chyba czterech, czterech znowu. Czyli można w to grać troszeczkę więcej osób. No dobra, moi drodzy, zróbmy może teraz coś takiego, że... ja sobie stąd wyjdę. Nie wiem, co ona ode mnie chce, jakieś A, B, C, F, dobra. Ja sobie pójdę po prostu tutaj. Player 1-1, game starts in... Czy teraz się załączy? Nie, wydaje mi się, że teraz się załączy. Ale mówiliście mi, że najlepiej sobie naprawdę zagrać samemu. O, a ten jakoś tam dziwnie przebrany był. Czy ja teraz started game? Czy ja mogę kiedyś tutaj wystartować? Proszę, proszę, czy ja mogę teraz wystartować? O, loading? Waiting for players? No jestem! A, bo muszę się ruszyć! Muszę się ruszyć! On się ruszył i go teraz telepierdnie chyba. No ja chcę też tutaj w to grać, hello. Dlaczego on się tak... O, no widzicie? No jestem już, teraz ja idę. Teraz ja idę. Moi drodzy, wszyscy już się steleportowali, tylko nie ja. Dobra, moi drodzy, lecimy. Starting game. O, jest, dobra, super owianka w ogóle tam się pojawiła. Loud successful, December 1996, West Helena, Arkansas. Gdzie to jest w ogóle Arkansas? Wbicie szybko w Google. Okej, okay, Google, i wbicie sobie teraz. O, załączył mi się, a wam się załączył? Koniecznie dać w komentarzach, czy wam się załączył. Dobra, you are coś tam. Find what happened to the Smiths family. Sprawdź, co się stało u państwa Smiths. Try your best not to die. Przepraszam, ale nie rozumiem. Turn on the electricity. Jest mega ciemno, jest mega ciemno. Find clues to turn on the electricity to see the journal. Left click, right click, run, crouch. Unlocking doors, press again the door with the key equipped, coś tam. Oh my god. O, jest kluczyk, heavy key. Mam jakiś heavy key. Oh my god, jakie tu jakieś obrazy są. Straszne. Może elektryczność będzie po prostu gdzieś tutaj na dole, na przykład tu. Hello. Tu jest kuchnia. Tu jest... Jak ja się przestraszam tego kubka? Może to gdzieś tu będzie... O, tu są manekiny, tu są kingi! To mogę tą koszulkę ubrać. Tu jest run. O, the crates are too heavy to move. One są za ciężkie, żeby je poruszyć. O, tu jest coś fajnego! Patrzcie, ja mogę... Mogę to wziąć? Dobra, latarnka. Co tu pisze? August 15 sierpnia 96. At 18 years young, Eric Smith passed away after walking home from a brutal car accident near the Helena Bridge. Eric was driving a vehicle at night after a family gathering with his parents, Andrew and Bella Smith. The parents have not been found since the incident. Locker, coś tam, że on miał wypadek i jego rodzina nie została znaleziona, jak wracał do domu. Ale ja się tutaj troszeczkę boję. Ale tak tylko... O! Okej. Okay. Zamykaj te drzwi. Oh my god, czy ja tu mogę... Nie, tu jest zamknięte. Dobra, czy ja mogę tutaj zagrać? Kluczyk? Kolejny kluczyk, silver key?
Ja się boję, że za chwileczkę mi tutaj coś na rajoka wyskoczy. Trochę mięciarki przychodzą. Tu jest krew! O, tu jest latarka. Nie wiem, czy flashlight jest lepszy, czy to nie ma różnicy w sumie. Tu jest zamknięte, czekaj, heavy key? Silver key, nie działa. A tu jest chyba... nie wiem. Nie wiem! Heavy key... o! Zamykaj to za sobą. Tam można wejść na górę, dobra. Co tu jest? Tu są pieniądze, które się zbiera, jakoś tak dziwnie, dobra. Pyk! $200 znalazłem, nie wiem też po co i za co. Co tu jest? Mattress? No wzięliśmy tutaj jakieś zapałki. Hello? There's a small... co? Ja się może tutaj zamknę, patrzcie, tu jest w ogóle there's a small eye hole in here. O, mogę tutaj sobie popatrzeć. No i co? No i tam nic nie ma. No i tam nic nie ma, tam nic nie widzę. Otwieraj tutaj szybko. Okej, dawaj tu do góry. Da się tu do góry wejść? Dobra, otwarłem sobie tutaj teraz, okej. Włazisz, jak się tu wchodzi? Hello? Nie da się tu wejść, tak normalnie. Dobra, wszedłem jakoś. Zamykaj tutaj. Flashlight może, czekać. Flashlight tak troszeczkę dalej świeci, ale to chyba nie ma różnicy. Hello? Tu są pieniążki, czekajcie, bo ja sobie te pieniążki muszę zebrać, dobra. Co tu jest? Ja muszę tu jakoś zaświecić ten prąd, ale nie wiem jakim cudem. Czemu go tutaj, o. To tak jakby się chyba tutaj ruszało. Tak, czy... o jest, widzicie, przejście tu jest. The Attic. Czyli, że coś tutaj nowego. Dobra, czekajcie, co tutaj pisze? Jest napisane: every time I come up here, I always think about Eric as a child. Czyli zawsze, jak tutaj przychodzę do góry, myślę o Eriku jako o dziecku. All of his childhood toys and books linger in this attic. Czyli, że tutaj wszystkie jego zabawki i książki leżą. He's grown man, he's a grown man now, but I still can't forget how kind he was. On jest teraz mężczyzną, ale nie mogę sobie zapomnieć, jakim on był dobrym dzieckiem. Now he was changed and doesn't walk to talk to neither of us about his problems. Teraz nie przychodzi do nas z jego problemami. It makes me very emotional thinking about it. Myślę tutaj bardzo emocjonalnie na ten temat. What have I done wrong as a parent? I wish I could help my son. Co zrobiłem źle jako rodzic? Jak mogę pomóc własnemu synowi? O! My... co? Want to buy the product the attic? Za 250? Ale co, że to jest jakiś nowy... co to tu jest? Że co tu jest? Że to jest chyba jakiś nowy chapter? Możliwe! Ale moi drodzy, to sobie później ogarniemy. Jakby co, bo nie wiem, czy tutaj naprawdę chyba coś strasznego jest, czy tutaj niczego strasznego nie ma. Jak tutaj naprawdę tą elektryczność już szybko załączyć. Tu jest krew. Silver key nie działa. Silver key nie działa. Może tu? O, tutaj coś jest nowego, patrzcie. Tu? No, gdzie się? No, gdzie tutaj trzeba coś załączyć, wyłącz... o, tutaj załączyłem coś takiego. O, mogę tutaj zaglądać nawet? To ja nie wiedziałem, że coś takiego... o, pieniądze! Jak się tu kuca? O, tak się kuca. Dobra, znalazłem znowu $5. No, super! O, nie! Tu jest... mogę tu otworzyć? Co tu jest? Tu nic nie ma, ale jakby co, tutaj się będziemy mogli ukryć. Tylko... there is no electricity for the computer. No, nie ma tutaj żadnej elektryczności dla tego komputera. No, ja wiem właśnie. Tego się tutaj otworzyć nie da, tego się tutaj też otworzyć nie da. Co? 1, 2, 3, 5, 4, 1... 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 1. Może ja sobie tutaj muszę chyba szybko zdjęcie zrobić, tak mi się wydaje, tak będzie po prostu najlepiej. Żebym ja sobie po prostu ten kod zapamiętał, czekajcie, dobra. Tyk, zdjęcie zrobione, okej, dobra, możemy lecieć dalej, bo wydaje mi się, że ten kod mi będzie później potrzebny. There is no electricity, dobra. O, tu jeszcze coś, co to jest za bomba? Circuit? Ale po co mi to jest potrzebne? No nie wiem, ale idziemy dalej. Pyk. Hello. Czy tutaj ktoś jest? Coś jest gdzieś, coś tutaj fajnego. Tu jest electricity! I tutaj... patrzcie, tutaj chyba trzeba teraz ten kod wbić. Nie! 7913? No ale to czekajcie, bo to jest czterocyfrowe, a ja miałem tutaj... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jaki tu jest kod? Nie wiem! No nie, tu już jest zamknięte. Find clues during the electricity. No jak ja mam tutaj elektryczność załączyć? Tego to ja nie wiem. O. Co tam się stało? Jak ja tam...
1, nie działa, 1, 7, 9, 3. Pyk. Ze... Oj! Da się więcej wpisać, dobra. Aż tyle można wpisać? A jak się teraz cofię z tego? O nie, czekajcie, to ja chyba tutaj będę musiał... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 5, 4, 1, 2, 1. Nie, to nie jest ten kod, ale tam, ja słyszałem, że tam coś... Oh my god! Co to było? Nie wiem, co to było! Co to tam było? Już się nie świeci? Dobra, już go tu nie ma, ale mnie ciary przechodzą, ty! A ja tutaj wszędzie mogę do każdej szufladki zajrzeć, naprawdę? Tam gdzieś wodę zostawiłem włączoną. Aż mi się wczęsie w głowie. Znaczy kręci w głowie. Ja wiem, że to jest tylko Roblox, ale to może być aż Roblox! I... Naprawdę w każdej szufladce coś gdzieś może być? Jestem w szufladkach. Co tam coś jest? Nie ma tam nic. Może to tutaj muszę użyć? Circuit? Mattress. Jakoś to mogę chyba połączyć ze sobą, bo mam tutaj, patrzcie, no, dynamit, co nie? Mam tu dynamit. I teoretycznie jakoś bym tam mógł przejść, tylko jak, to nie wiem. The grates are heavy to move. No zobaczcie, mam circuit i mam mattress, ale jak to, tego, to połączyć ze sobą, to nie wiem. Czy ja tutaj coś robię źle w tej gierce? Hello? Może manekiny coś mają? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czy ja muszę tutaj to zagrać może? Czekajcie. Jeden, bo ja muszę tutaj może jakiś hymn zagrać, czekajcie. Jeden. Dwa. Trzy. Pięć. Cztery. Jeden. Dwa. Jeden. O! O! Czy ja mam zejść tutaj na dół? Oh my god! Trochę się boję. Trochę się boję tutaj teraz chodzić. Co tu jest? I need to pry these planks with a crowbar. Potrzebuję tutaj crowbara. Tutaj się przedostać jakoś nie możemy. Nic z tego, nic z tych rzeczy. Nic, taka troszeczkę lipa. No dobra, idziemy dalej. Mając nadzieję, że mi tutaj za chwileczkę nic na Ryoka nie wyskoczy. Oh my god! On się pojawia i znika. Ta postać. No ale to co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? Tu? Jakoś tam na dół przejść, czy co? Hel... No, bo... Circuit? Mattress, circuit, lantern... No ja nie wiem! Może to jakoś przesunąć? Nie no, mogę tylko i wyłącznie na to wejść, jakby co. Ale to by było i tak na tyle. A, możemy... Ja zapomniałem, że możemy przecież te boksy sobie tutaj brać. Czekajcie, czy ja mogę tutaj jakoś przeskoczyć? Mogę sobie na przykład to tutaj wziąć. Moment, moment, moment. Dobra, pyk! Teraz przeskakujesz chyba tu, teraz już się powinno udać. Okej! Nie wiem, gdzie ja teraz jestem. I czy dobrze zrobiłem, że ja tutaj jestem, ale tu nic nie ma. Wydaje mi się, że tutaj nic nie ma. Dobra. Tu w ogóle też jakieś dziwne rzeczy. Tutaj też coś tam. Tutaj możemy chyba wyjść, z tego co mi się wydaje. Ale możemy iść też tędy, czekajcie. Tu jest chyba ten przełącznik. Czy to jest na pewno to? Czy ja mogę wejść na to się... Jezus Maria! Oh my god!
Oh my god, co teraz się stało? Oh my god! Ale... No ale co ja źle zrobiłem? No naprawdę muszę tutaj znowu wszystko od nowa zacząć. Ale wydaje mi się, że ten potworek się dopiero później pojawia. Także, zróbmy może tutaj szybko to wszystko, co tutaj żeśmy robili. I powinno być chyba w sumie dosyć spoko. Tutaj możemy zagrać, tutaj coś tam, ale to czekajcie. Czy ja mogę tutaj na przykład od razu wejść sobie i sprawdzić? Czekajcie, turn the electricity. No dobra, no wchodzimy na dół, dobra, pyk. Weźmy sobie tego boksa tutaj, mając nadzieję, że tutaj za chwileczkę mi nic nie wyskoczy, żeby tutaj jakiejś sceny nie było. No ale to... Nie muszę to ciągnąć za sobą? Co to się tutaj dzieje? Jakieś dziwne odgłosy. Dobra, zaświećmy może tutaj ten... prąd? Hello, ja jakoś się też tam będę mógł chyba dostać. Ale wydaje mi się, że najpierw musimy iść sobie... Tu jest zamknięte, musimy iść tu. I tu mnie to złapało wtedy, nie wiem jakim cudem, ale tu są pieniążki, dobra. I need a crate to climb over. Czyli potrzebuję tutaj znowu jakiegoś boksa, żeby po prostu się tam przenieść. O, co tu się stało? Coś się zbugowało. Dobra, weźmy sobie może to tutaj. Miejmy nadzieję, że tutaj za chwileczkę mi nic nie wyskoczy. Miejmy tutaj za chwileczkę nic nie wyskoczy! Jakby to działało fajnie, to by było spoko. Czy ja mogę to jakoś tak przerzucić sobie? Czekajcie, mogę to wziąć na przykład ze sobą. Wskoczyć tutaj i wziąć to teraz znowu? Czekajcie, no nie da... To chyba nie działa. Nie działa... O, mogę! Dobra, mogę podnieść, jestem siłaczem po prostu. Dobra, idziesz, baby? Pyk! Okej, okay, dobra. I need a crate, dobra. I teraz co, załączamy tutaj ten prąd chyba, tak? The power box is missing a circuit. Oh my god! Ja teraz tutaj muszę znaleźć to, co ja znalazłem tam kiedyś u góry. Ale to czekajcie, czy ja na przykład tutaj... Czy tutaj coś będzie ciekawego? Czy ja mogę się jakoś tutaj przedostać? Patrzcie. Pyk! I ciekawe, co tutaj będzie. Czy jakieś kolejne pomieszczenie? Bo tu jeszcze nie byłem, widzicie? Tu jakieś drzwi zostały wywalone. Co, tutaj są tylko i wyłącznie... On tam stoi. On tam stoi, ja go widziałem. Ja go widziałem. Jezus Maria, no znowu! Kluczyk, tu coś zabił mnie. Oh my god! A tu jeszcze jest kartka. We keep a couple of candles just in case electricity went out again. Tutaj zatrzymaliśmy sobie troszeczkę świeczek, jakby tutaj elektryczność znowu nie zaczęła działać. I remember when Eric was young and scared when a storm came through the area. Pamiętam, jak Eric był młody i się bał, gdy przechodził jakaś burza przechodziła przez nasz region. The storm turned the electricity off and Eric came running across the room to me. Pamiętam, jak tutaj burza rozwaliła tutaj tą elektryczność, że wyłączyła prąd i Eric do mnie przyleciał. He was shaking like crazy, on się bał mega. That boy sure runs fast. Ten chłopczyk na pewno biega bardzo szybko. I wouldn't be surprised to see him in the Olympics when she grown up. Nie zdziwię się, jak go zobaczę na... Nie zdziwię się, jak go zobaczę na olimpiadzie, gdy... Coś tam, czekajcie, tu jest silver key, prawda? Tu jest silver key, tu gdzieś był ten circuit, dokładnie to potrzebujemy. I teraz już chyba mamy wszystko. Oh my god. Patrzcie, ja się na niego patrzę, nie? I on znika, dobra. Więc trzeba w niego wejść, okej, okay. I to wtedy zaczyna tak troszeczkę lipnie działać. Tu nic nie ma, to tutaj się jeszcze musimy dostać. Dobra, moi drodzy, lecimy teraz na dół. Ja już się tak naprawdę tego potworeksa chyba nie boję. Bo ja muszę tak, aby w niego wejść, wiecie o co chodzi. Dobra, odsuwamy sobie to teraz tutaj. Okej, okay, dobra, pyk. Idziesz teraz na dół, tylko z tym boksem. Czekaj, dawaj mi ten boks tutaj od razu. Pyk, dobra. Miejmy nadzieję, że nie wejdę w tego potworeksa. Żeby nie było sceny. Pyk, pyk tutaj. No przeskakuj. Dawaj, 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 nie przestawaj. Okej, okay. Pamiętajcie, że potworek się może zawsze pojawić. Tak po prostu, od tak. Zostaw to tu, dobra. Mój się ostatnio tu pojawił, dobra. Bierz ten crate. Nie mogę tego wziąć. To teraz nie działa. To teraz nie działa to podnoszenie. Oh my god. Potrzebuję jeszcze jedną skrzynkę chyba. Miejmy nadzieję, że on tutaj gdzieś się nie pojawi, bo on się tak po prostu pojawia od tak, od niechcenia. I cię zjada, wiesz o co chodzi. Obracaj tą skrzynką, baby. Patrz jak on obraca. Przecież to jest normalny żongler, nie? Dobra, i teraz dajesz tu. Pyk, no właśnie, dobra. I tą skrzyneczkę, okej.
Nie pojawisz się tutaj, prawda? Proszę cię. Dawaj. Nie przestawaj. Pyk, okej, dawaj. Pyk, pyk, pyk. Pieniążki tutaj się zbugowały, jakbyś inaczej. Dobra, o, ja się też zbugowałem troszeczkę. Okej. I teraz... No ale... A co tu się teraz stało? No ja to mam! Circuit! Halo! Jak to tutaj wsadzić? To nie... O, ja tu... O, wsadziłem to! Działa prąd? Open the safe? Jaki safe? Ten... Ten safe, co był u góry! Dobra, on mi tutaj nic nie robi. Ja tutaj muszę jeden box sobie wziąć, żeby przeskoczyć po prostu. Chyba, że tutaj... Będzie wyjście jakoś na drugą stronę domu, albo coś takiego. Ale idź pomału, znaczy nie biegaj tak szybko, dobra. Pyk, tu już nic nie ma, dobra. Na spokojnie, junior, bo jak on ci się pojawi przed Ryokiem, to może być lekka scena, na przykład teraz. Ja się go nie boję, on się po prostu... Jezus Maria, no! To nie jest normalne. Ja się boję, że on tutaj mi znowu gdzieś się zrespawni i się pojawi. Bo on tutaj po prostu tak się pojawia. O tak, po prostu. Nagle ci się gdzieś tutaj pojawi, w jakimś cieniu, i on stoi i chce cię zabić. To nie może tak działać. To nie może na takiej zasadzie działać. Eric, get out of my house? Or you will die? A to jakim cudem ktoś... Co? Ja pierwszy raz widziałem takie napisy. Pierwszy raz takie napisy widziałem. Czekaj, bo to trzeba pomału robić. Bo my tutaj... O, widzisz, teraz tam stoi. Dobra. No nie, no wiedziałem! Czyli od niego też się trzeba odwracać! A nie tylko wejść. Oh my god! No, co za bezsens! Ja tego w ogóle nie czaję, nie? Dobra, jeszcze raz! Ja sobie tutaj wejdę. Mogę dźwignąć teraz... Czekaj. Bo ja tu muszę wejść. Co nie? Muszę jakoś to dźwignąć. Nie mogę tego dźwignąć. No przecież wcześniej się udało to dźwignąć. On tu zaraz się pojawi. On tu zaraz się pojawi na 1000000%, nie? Dźwigaj to. Dźwigaj to! To nie działa. To nie działa. To po prostu nie działa. On gdzieś tu zaraz wyskoczy. Ten Eric cały. Eric. Get out of my house. Wyłaź z mojego domu. Wyłaź z mojego domu! No wchodź tu, proszę cię. Pyk. Pyk. Dobra. Nie wiem, gdzie on się teraz pojawił. O nie! Widziałem go. Pieniążki. Dobra. Ja muszę się też od niego odwrócić, dobra. Teraz tu wskakujemy. Pyk. Circuit. Dobra? Zaświeć to światło, proszę cię, no, dobra, mamy. Open the safe. Tylko czy to się teraz uda, proszę was. No idziesz tu szybko! Tylko jak on ci się pojawi przed oczami znowu. Tu co jest? Tu nie działa, dobra. A o co chodzi z tymi tutaj teddy bearami? Gdzie ja tutaj wszedłem w jakiś ślepy zaułek? No bank tutaj gdzieś za chwileczkę będzie stać. Na 1000000%, nie? Najgorsze jest też to, że tutaj nie ma czegoś takiego jak safe. Tutaj się nie da zasejfować gry. Chyba, że ja tego po prostu nie potrafię. Dobra, przeskakuj, szybko. Okej, i tu się też da wejść, pa. Tu? I tu? Chyba. Wyleciałem poza mapę. Wyleciałem poza mapę, no! No i moi drodzy, jak zaklęcie tutaj listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie. Jesteście po prostu mega potem, jeżeli również ty chcesz mnie wesprzeć, kliknijcie niebieski przycisk wesprzyj obok napisu, który już mam nadzieję znaczy, no subskrybuj. Dobrze, moi drodzy, sami zobaczcie, że serwer już jest pełen ludzisków. Was, tutaj wszystkich, obczajcie, wy tutaj wszyscy jesteście, wbiliście, nie mogliśmy niestety zagrać wspólnie. Ale nawet ja nie potrafiłem tego przejść, bo gra jest taka troszeczkę zbugowana, nie wiem o co chodzi, ale dobra, zobaczcie. Aska Kitty, zobaczcie, Alex Misz, Aska Kitty, znowu piesełka, Szymon,
Andzia, Michał, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, dzięki, że byliście, ale to niestety była gierka tylko i wyłącznie na solo. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz duży, no dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video, na razie, gdzieś.